Rabusie grasują po wsi, alarmują urzędnicy w miejscowości Wyry w powiecie mikołowskim. By przestrzec mieszkańców przed groźną szajką, wystosowali nawet specjalny apel na stronie internetowej Urzędu Gminy. Mieszkańcy powinni więc w najbliższym czasie większą uwagę zwracać na podejrzane osoby i samochody kręcące się po wyrach. Ktoś mógłby pomyśleć, że w takiej miejscowości jak Wyry w powiecie mikołowskim zbyt dużo się nie dzieje. Okazuje się jednak, że w ostatnich miesiącach zrobiło się tam dosyć niebezpiecznie. Kradną. Od 15 do 21 mają być prawdopodobnie pozamykane, bo łażą złodzieje. Co parę lat się coś takiego chyba powtarza, że gdzieś coś takiego jest. Mnie też ukradli maszyny rolnicze, dwie pary brun, ale to jest, tak mi się wydaje, walka z wiatrakami. Dzielnicowi mikołowskiej policji wystosowali do mieszkańców apel o zachowanie szczególnej ostrożności i współpracę międzysąsiedzką. Ludzie dzwonią, jeśli widzą jakieś osoby podejrzane, samochody gdzieś tam się poruszają albo stoją bez celu. Dzwonią, podjeżdżamy, jeśli jest taka możliwość, to sprawdzamy osobę i mamy ją po prostu już u nas, że tak powiem, w bazie. Z policyjnych statystyk wynika, że w całym powiecie mikołowskim w ostatnich miesiącach rzeczywiście dochodzi do włamań i kradzieży, przede wszystkim w domach jednorodzinnych. Od początku roku 2014 na terenie powiatu mikołowskiego doszło do 45 włamań. Były to włamania do domów jednorodzinnych, do mieszkań, do piwnic, do samochodów, do firm. W powszechnym przekonaniu w małej miejscowości nikt obcy nie może spacerować po ulicy niezauważonym, bo wszyscy doskonale się znają. Okazuje się jednak, że obecnie nie jest to takie oczywiste. Dużo jest nowych mieszkańców, którzy się budują, kupują mieszkania. Jest dużo właśnie nowych osób, stąd też nie wszyscy się znają. Dlatego apel o współpracę między sąsiadami w interesie mieszkańców jest wprowadzenie go w życie. Troszeczkę się obawiam tych kradzieży, tym bardziej, że niedaleko w domu ludzie spali, a dół okradziono. No jedynie zwracać uwagę, nie? Co się dzieje, czy u sąsiadów się coś nie dzieje. No jedynie tak, no i zaalarmować policję, bo co więcej możemy zrobić. Dla nas każdy sygnał zaniepokojenia obywatela jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś widzi osobę, która podejrzanie kręci się wokół domu, już jest to dla nas, już jest to odpowiedni moment, żeby zawiadomić policjantów, którzy podjadą na miejsce, sprawdzą, co to jest za osoba, wylegitymują, dokonają kontroli. Policjanci zapewniają, że żadne zgłoszenie nie zostanie zignorowane.